Jadymy. Przede mną 7 godzin jazdy, dwie granice do przekroczenia, po to, żeby dotrzeć na czeską rundę Mistrzostw Świata World Superbike. Obecność tutaj nie jest przypadkowa. Pomijając to, że zawsze marzyłem o tym, żeby znaleźć się w padoku Mistrzostw Świata, to w tej rundzie, jak i w całym kalendarzu 2021, startuje dwóch naszych rodaków. 13-krotny mistrz Polski Paweł Szkopek oraz młody, utalentowany Dawid Nowak w pucharze Yamaha Cup Blue Crew. Jeśli chodzi o sam tor, to tak, zlokalizowany jest w miejscowości Most. Został wybudowany w 1983 roku na terenach dawnej kopalni. Czyli jak widać, można dobrze zagospodarować tereny przemysłowe. Tor mierzy 4212 metrów. Jest najbardziej krętym torem z kalendarza WSBK. Ma 21 zakrętów, 14 lewych i 7 prawych. Teraz jesteśmy w padoku pucharu Yamaha Blue Crew, Yamaha R3, gdzie startuje nasz przyszły mistrz Dawid Nowak, z którym za chwilę przeprowadzę wywiad. Zobaczcie, co ma do powiedzenia. Kariera zaczęła się od crossów. Był to cross 50, lecz potem przerzuciliśmy się na pitbike'i. Tak właściwie zaczęło się to wszystko u Motormanii. To jest taka szkółka dla początkujących. Tata mnie próbował tam zapisać 3 lata, lecz się nie udało. Dopiero za trzecim razem się tak właściwie udało. Cześć, jestem Dawid Nowak, mam 12 lat i właśnie startuję w serii R3 Blue Crew Cup. Jest to seria zaprogramowana przez Yamahę. Można się tutaj tak właściwie nauczyć dużo rzeczy. Jest to takie przedszkole dla nas i najlepsi zawodnicy stąd dostają się do 300, do Mistrzostw Świata. Właśnie jesteśmy w Czechach, w Moście, tak dokładnie na torze. Przygoda z Blue Crew zaczęła się tak, że byliśmy w takim pomieszczeniu zamkniętym i była pani z workiem i w środku były takie czarne kluczyki i podchodziliśmy do tego, wkładaliśmy rękę do tego worka, mieszaliśmy, wybieraliśmy kluczyk i na kluczyku był napisany numer, były 4 cyferki i potem podchodziliśmy do namiotów i było dużo motocykli. I widzieliśmy, że przy baku był napisany numer i trzeba było dobrać kluczyk na numerze do motocykla. I to było naprawdę zabawa, biegaliśmy po motocyklach, szukaliśmy swojego numeru i mogę powiedzieć, że było śmiesznie. A pierwszą rundę zaczęliśmy na Misano. Był free practice, super pole i potem 2 wyścigi. Thank you.
motocykle R3, te Blue Crew, które tutaj mamy, różnią się od seryjnych motocykli tym, że u nas jest zmienione zawieszenie, owiewki i tak właściwie to wszystko. Warto wspomnieć też o tym, że każdy zawodnik ma taki sam motocykl i dostajemy tylko narzędzie od organizacji, nie można brać swoich, a jak się chce regulować zawieszenie, to trzeba iść do specjalnych ludzi, którzy to zrobią. I motocykli nie można zabierać do siebie do domu, tylko one tutaj zostają, żeby nikt po prostu nie grzebał w tych motocyklach. Moim ulubionym zawodnikiem w padoku jest oczywiście Paweł Szkopek. Jest to mój trener, od niego się tak właściwie wszystko zaczęło, cała tutaj ta kariera, a więc mu podziękuję najbardziej. To, co on dla mnie zrobił, to jest coś naprawdę niewiarygodnego. Moje plany na rok 2022, za rok, jest to jazda w R3 Blue Crew, tak jak teraz. Na pewno już będzie mi szło o wiele lepiej, ponieważ będzie to mój drugi sezon na R3-kach. Moje marzenia to oczywiście, tak jak wydaje mi się, że każdego zawodnika, dostać się do MotoGP. To jest moje takie skryte marzenie. Jak będę wierzył, to się na pewno uda. Trzymajcie za mnie kciuki, do zobaczenia i śledźcie nas na social mediach, ponieważ to pomaga nam się rozwijać. I chciałbym jeszcze podziękować Szkopek Team za to, gdzie tutaj jestem i również za sponsorów. Siema! Wszystkiego jeszcze Dawid zaliczył wywrotkę w którymś tam zakręcie razem z trzema innymi zawodnikami. Teraz lecę szybko na trybuny zobaczyć wyścig Supersport 300, a potem zobaczymy, co tam u niego słychać, czy jest cały, czy nic mu się nie stało. A tak, to za mną, co tam widać, to są kibice. Czechy odblokowały trochę. Pozwolili tutaj 7000 ludzi wejść na obiekt. Świata World Superbike, klasa Superbike. Co się stało? Wywaliłem się. Jak to wywaliłem? No, bo mam stare rękawice i jak poszedłem, to walnęły o asfalt i zaczęły się ocierać moje palce. I tu mam starty, a tu mam dziurę i teraz są dwa szwy. O, a gdzie był wypadek? To był 15 zakręt, to jest taki długi lewy w dół. A jaki był powód? Walnąłem w motocykl, który nie ma rajdera. Motocykl widmo. Tak, motocykl sam jechał, a ja nie wiedziałem, co się dzieje na torze, ponieważ przede mną była grupka i dopiero jak chłopak zjechał, to ja mówię, co ty robisz? I patrzę, a przede mną jest bajk i w niego walnąłem. Części od motocykla są teraz w moim silniku i wszystko w ogóle rozpierdło. Frustruję się trochę, jak to nagrywam, ciężko mi o tym mówić, bo normalnie jestem bardzo pozytywnym człowiekiem.